Siemaneczko wszyscy ludzie, z tej strony Matinho i witajcie w krótkim Daily Vlog Challenge. Dzisiaj wyjątkowo krótki ze względu właśnie na Good Game Warsaw. Wszystko już tutaj próbuję tutaj przygotować się przed dosłownie wyjściem już na spotkanie. No i za ile tam godzinę, może dwie. Już z chłopakami będziemy wyruszać, z chłopakami, może żeby potem nie było, z ekipą już prędzej. Będziemy już wyruszać do tego Nadarzyna. Od razu mówię, ten filmik będzie taki, jaki wyjdzie, czyli bez muzyki, bez jakichś wycinek, czyli tak jak zwykle to mawiam, improwizowane. Co jeszcze mogę tutaj wam powiedzieć? Czeka mnie sporo pracy na pewno. Jeszcze na pewno jakieś daily vlogi trzeba jakoś tutaj wrzucić. Może podczas imprezy spróbuję przygotować jakieś dwa tematy, które będę mógł z wami jakoś pogadać. Najwyżej, tak jak mówiłem już podczas poprzedniego daily vloga, że będą to takie materiały, w którym trochę coś opowiem o jakichś dniach właśnie, jak spędziłem podczas Good Game'a, chociaż i tak w którymś materiale, chociaż wątpię, żeby to było przynajmniej w niedzielę, o ile czas mi oczywiście to dopuści, to wtedy spróbuję, jeżeli się uda, nagrać taki całą, tak jakby ze wszystkich trzech dni, co ogólnie robiłem. A tak to skrótsze będę postarał się jakoś tam wszystko opowiedzieć. Tylko tyle będę chciał dla was jakoś przygotować przez te najbliższe dni. No i w sumie tyle. Teraz jeszcze się muszę spakować. Jeszcze zjeść śniadanie, a dzisiaj skromnie, bo mam tylko jedną kanapkę i cappuccino już dawno wypite. Jeszcze trzeba się umyć i za jakiś czas już za chwilkę, no może nie za chwilkę, już za jakiś czas po prostu czas wyruszać. Więc za chwilkę zaczynam już nagrywanie już pierwszego dnia. Więc pamięć trzeba jakoś tutaj jeszcze też przygotować. Od razu trzeba ten filmik też wysyłać. No i tyle. Także trzymajcie kciuki. Jeżeli ktoś będzie w Nadarzynie, to do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć!